Zaczęło się od tego, że latem tego roku jeden z naszych kolegów na grupie facebookowej umieścił zdjęcia z Ojcowskiego Parku Narodowego. Zdjęcia wcale nie były jakieś specjalnie grzeczne, po prostu zamek w Pieskowej Skale, gdzie jest pełno ludzi, pełno samochodów, właściwie pełnia cywilizacji, wszyscy tam przyjeżdżają, gapie i tak dalej, auta, motocykle, ale jest to park narodowy. Tak, wygląda na to jednak, że ten obiekt się tutaj nie sprawdził, bo jest przeniesiony do legendy w Wesołym Miasteczku w Chorzowie. No kurczę, no szkoda. Faktycznie pamiętam, że wtedy zawrzało na grupie facebookowej, dużo osób było przeciw, dużo osób było zwolennikami tego, co się dzieje. Mówiło się też o cennikach, jakie mają parki narodowe za wykonywanie lotów na ich terytorium. I pomyślałem sobie wtedy, kurde, fajnie byłoby bez haraczu znaleźć sposób na to, żeby mieć ładne ujęcia, a jednocześnie zrobić to zgodnie z przepisami. To faktycznie są szczyty tutaj Beskidzkie. Diablak, czyli Babia Góra, Gówniak, Kępa, Sokolica, Przełęcz Krowiarki, a z tej strony Kościółki, Przełęcz Brona, Mała Babia i Przełęcz Jałowiecka. Właściwie muszę wam powiedzieć, że sposób i pomysł, na jaki wpadłem, on nie jest popularny. Widziałem go może w dwóch przypadkach. Jeden przypadek dotyczył Tatrzańskiego Parku Narodowego, a właściwie otuliny tego parku, a mianowicie miejscowości Małe Ciche. Tam jest bardzo fajna miejscówka. Jak chcecie mieć bardzo dobre ujęcia, fajne widoczki dronowe, to zachęcam do tej miejscówki. Była jeszcze jedna inspiracja, mianowicie właśnie pochodząca z Ojcowskiego Parku Narodowego. Fota wykonana tuż za granicą parku, a jednocześnie pokazująca zamek. Nie wiem, czy ja ją odnajdę, jeśli tak, to wam ją pokażę. To była tabliczka Babiogórskiego Parku Narodowego i tu jesteśmy faktycznie na samej granicy. Jak zobaczycie, wygląda to tak, że obrys na mapach lotniczych jest w ten sposób zrobiony, że pojechali po głównych punktach, po tych punktach krańcowych. I teraz de facto Park Narodowy zaczyna się faktycznie granicę troszeczkę dalej. My jeszcze jesteśmy poza Parkiem Narodowym. Strefa już niby jest tutaj parku, ale według prawa lotniczego można tutaj latać, co ciekawe. Więc zobaczcie, że jesteśmy w takiej ciekawej miejscówce, gdzie spokojnie można polatać i zaraz odpalimy. Poczekam jeszcze parę minut, bo jeszcze, jak widzicie, jest kilka kropli, ale są fajne mgły i zrobimy tylko przebitkę dosłownie na trochę. Natomiast w tym miejscu mamy prawo do latania. I to jest dosyć kuriozalna sprawa, bo wiele osób myśli, że w tej czerwonej strefie nie można latać. Zaraz zrobimy check-in i polecimy tutaj. Wygląda na to, że psy można wprowadzać pod warunkiem, że są to psy pasterskie, wykorzystywane przy wypasie realizowanym jako zadanie ochronne. Czyli niektóre rzeczy można robić tutaj faktycznie. Szkoda, że pogoda fatalna, ale klimat jest naprawdę niezły. 7 stopni, loty na granicy parku i wiele osób nie wie o tym, że faktycznie można tak latać. Całkiem legalnie, bez płacenia dyrekcji parku, na przykład 10 tysięcy złotych. Jesteśmy przy zbiorniku Świnna Poręba. Muszę sprawdzić, czy tutaj możemy latać, ale fajna miejscówka. Warunki są oczywiście średnie, jak to zwykle bywa, nie szkodzi. Natomiast jeżeli tylko można latać, to zaraz się tutaj wzniesiemy. Spoko, wygląda na to, że tutaj możemy latać. Nie ma żadnego
żadnych ograniczeń. Wow, nie wiem, jak my tutaj przejdziemy. Tą maseczkę, kamizelkę i te wszystkie cuda, to jest po prostu totalny ogień. Ale dobrze jest. Słuchajcie, podsumowując ten cały vlog i cały epizod, mogę powiedzieć tak, no prawo niestety jest bezwzględne w Polsce. Co prawda, jeżeli ktoś ma pieniądze, to prawo może sobie spokojnie omijać i zapłacić za zgodę na loty. Oczywiście nie zawsze dostanie, ale w większości przypadków tak właśnie bywa, że jak się posmaruje, to się jedzie. Natomiast mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek da wam inspirację i da wam też taką poczucie kreatywności, czy właśnie dozę kreatywności, jeżeli chodzi o wykonywanie lotów i ich planowanie. Czy to jest jemioła? Wygląda jak jemioła, nie? Artur mówi, że lata dwoma dronami, ma Mavica Air i Phantoma 3 Plus, nie? Pro, i że jednak Phantom lepszy. Zaraz go wypróbujemy. I udźwig ma też dobry, nie? Rezerwę. No, to jest mocy. Można na dużym wietrze latać spokojnie. No, super. A sprawa ma się tak de facto, że w grudniu 2018 roku wyszło rozporządzenie ministra infrastruktury, który zmienia pewne ograniczenia dotyczące właśnie prawa lotniczego i między innymi był tam zapis dotyczący lotów w... Czyli zgodę na loty w strefie R musimy uzyskać tylko wtedy, kiedy latamy bezpośrednio w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad parkiem narodowym, nad terenem parku narodowego. Jeżeli natomiast jest to strefa R, ale już poza terenem parku narodowego, możemy latać tam bez zgody.